gramy sobie, siedzimy mecz. Siedzimy mocno na ich połowie, na spokoju, na spokoju. Dobrze to wyglądało na rozgrzewce. Na spokoju, panie. Żyjemy tym meczem, panie. Jakby to było święte, panie. Dawaj, 9 miesięcy czekaliśmy na ten mecz. Dawaj, panie. Się cieszymy, panie. Tak, panie. Pozytywnie się nakręcamy każdą akcją, panie. Żyjemy tym. Dawaj, bez chwili zbędnej, ale panie, wiemy o co gram, panie. Spokojnie, panie. Piątuś, wszystkie gwizdą? Nie podpalajmy. Dzisiaj jak rodzina, panie. Spokojnie, jeszcze macie czas, panie. Nie bójcie się, pożyczajcie za nogi. Nie bójmy się, i dalej na zero z tyłu. Na zero to będzie. Pamiętajcie, my nie bawimy się, tak, nie ma co przód, nie ma co. Przód, pościgamy się tam, mamy mocny przód. I przerywamy akcję, jak widzimy. No właśnie, ucieka, bo f***ujcie, nie ma z jak. Pany, znamy swoją wartość dzisiaj. Pany, pokażmy to dzisiaj i bądźmy zadowoleni po meczu. Dawaj. Dawaj! Dawaj, pan, zamaj! Dobre kontakty, pierwsze, panie. Ostatniego bliska. Tak, i gramy tu cały mecz. Pograjmy sobie, pograjmy sobie. Tak, nie wygrać. Pierwsze podanie, że gramy swoje. Zaangażowanie naszych chłopców, bardzo dobrze to wygląda, tak myślę 80-20% widać przewagę z naszej strony i po prostu jesteśmy bardzo zmotywowani na ten mecz i widać, że chcemy w serio to zrobić. Na pewno pod nasze dyktando, tutaj na pewno górujemy nad przeciwnikiem, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Zajebiste, zajebiste. Co byś chciał powiedzieć jeszcze? Jestem dumny z nas wszystkich. To wygramy! Lekarz!
Mecz ciężki, ale byliśmy mega skuteczni, graliśmy mega giga dobrze w obronie. No i co? Mamy zwycięstwo, mamy mistrza. Mamy Barazę! Mamy Barazę! Pieniądze. Słyszałem. Gramy o Pro Junior System. Tak, dobre tak wprowadzenie, więc, dobre wprowadzenie. Tak więc stawka jest ogromna tutaj na boisku, jest Pro Junior System, a celem oczywiście zwycięstwo, bo tutaj przyjechaliśmy do Gliwic. Miał ostatni taniec, to opowiadaj, co chcesz kibicom powiedzieć na koniec, jak to wszystko podsumujesz tutaj. W Gliwicach, gdzie już grałeś w Ekstraklasie. Grałem, tak. Co chcę powiedzieć, żeby przychodzili na stadion, tak jak tutaj przychodzą ludzie. Chciałem im podziękować za wsparcie tym osobom, które chodziły, które wierzyły w tą drużynę. Mimo że gdzieś tam raz w sumie, czy dwa razy może było blisko, a w finale gdzieś się nie udało zrealizować tego celu, którym był awans, to na pewno chciałem im podziękować. Spędziłem tu fajne 5,5 roku. Zagrałem chyba blisko 180 meczów, więc na pewno zawsze gdzieś GKS będzie w moim sercu, będę zawsze dobrze wspominał ten klub, przede wszystkim to miasto, ludzi, których tutaj poznałem. Ciężko by było teraz wymieniać wszystkich, więc chciałbym tak może ogólnie podziękować, ale życzyłbym sobie, żeby jak kiedyś tutaj wrócę, w sensie przyjadę na mecz, czy wrócę z inną drużyną zagrać mecz, to życzyłbym sobie, żeby tych ludzi było przynajmniej tyle, co dzisiaj będzie na meczu w Gliwicach. To ja oficjalne pożegnanie będzie, ale dziękujemy Ci w imieniu całego biura prasowego. To była przyjemność z Tobą pracować, tak więc bardzo Ci dziękuję. Ja Wam również dziękuję i mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze wspominać. Jestem swoich młodszych kolegów ocenić, bo byłeś obecny. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No na pewno fajnie, że wygrali. Jako drugi rocznik w Dykajsie. Będą mieli okazję zagrać w Barazach. No i trzymam kciuki mocno za chłopaków. Czego im życzysz? Bo ty miałeś okazję celiotki posmakować. Jak ten okres generalnie wspominasz? No bardzo fajnie, na pewno fajne przeżycie. Bo jednak centralna liga juniorów to już nie ma jak w pierwszej lidze, tylko są to drużyny, które to są znane marki. Dla Głębia lubi się teraz Pogoń Szczecin. No a czego im życzę, to przede wszystkim, żeby tam awansowali i pokazali w Barazie, że na to zasługuje. Powiedz, czy oglądałeś twój ostatni materiał? Oglądałeś. Jak ocenia suchary? Suchary są na poziomie bardziej suche niż moje. Ale musisz na koniec nam coś opowiedzieć teraz, bo posłynie z tego, sami się o tym przekonaliśmy, to na koniec jakim sucharkiem rzucisz dobrym? Jak nazywa się człowiek mierzący temperaturę w łódkach? To ja. Włodzimierz. Ale to słyszeliśmy, ja liczyłem na coś nowego. Okay. Ale ludzie nie słyszeli może. Okej. Będziesz miał okazję tutaj grać. Już generalnie oglądałeś mecze Stali Mielec. Mocno ich obserwowałeś w tych ostatnich tygodniach, miesiącach. Odkąd podpisałem kontrakt, to starałem się każdy mecz oglądać, ale dużo się meczy nałożyło, że my graliśmy w tym samym terminie co Mielec, ale tak, oglądałem. Od razu wyprowadzka do Mielca, czy jakieś krótkie wakacje będą? Nie, wakacji nie będzie, z dwójką małych dzieci się na ten moment nie uda. 19 Mielec zaczyna, także ja 18 tam pewnie wystartuję. Też
jeszcze jedno pytanko, bo ten bilans udany sprawdzałem. 5-0. Zwycięstwa. No, ale na transfer tam 3 były, a jaki ten patent ma trener na Ewę? Spokojnie, każdy mecz jest inny. No ale bilans jest no, przerażający. 10-0 w bramkach i 3 zwycięstwa, no nie? Ale to był inny ruch. Ruch wtedy spadał, no nie? Do drugiej ligi. No, a teraz ruch walczy o ekstra klasy. Tak? Tutaj w Gliwicach trener mecze wspomina? Nie, właśnie tutaj nie grałem. Tutaj akurat nie miałem okazji, bo wtedy co mieliśmy grać, to ja już nie byłem trenerem w Ekstraklasie, a grałem u siebie. Graliśmy z Piastem, pamiętam, to było 2-2, ale tutaj też mój debiut teoretycznie, jeżeli chodzi o stadion Piasta. Jest taki dreszczyk emocji przed takim meczem, przed tyloma kibicami? Znaczy nie, ja się cieszę się, że jest taki mecz, no nie, że nam się trafił na koniec taki mecz, no bo to super mecz, tak? Nawet zazdroszczę trochę gospodarzom, że my życzyłbym sobie, żebyśmy my taki mecz grali, no nie? Przy pełnych trybunach, pełnej publiczności, a masa to jest coś wspaniałego. No ale może sprawimy niespodziankę, może utrzemy trochę nosa. Zobaczymy. Przygotowujemy zawodników przed wyjściem na rozgrzewkę, żeby już byli rozgrzani ci, którzy mają właśnie jakieś problemy mięśniowe, plus również zabezpieczamy ich tejpami. Teraz mamy fantom, jeżeli chodzi o kostki w drużynie, podkręcane, więc używamy sztywnych tejpów, a też często się zdarza, że zawodnicy potrzebują zabezpieczyć kolano, czy to dla głowy, jeżeli chodzi o placebo, tymi kinezetejpami, czy też po prostu właśnie dlatego, żeby podtrzymać te mięśnie, żeby one spokojnie i mniej pracowały, żeby nie narazić na kontuzję. I szczerze powiedziawszy, prewencja przed meczem i to wszystko, żeby mogli działać na pełnej. Gipsy sobie bierzemy. Jeszcze procent koncentracji ma być w takim meczu. Jak dobrze sobie wyjdziemy w meczu, to nie może być na przeciwko. To on tych mega bardzo. Idzie. Mocno wariaty. Panowie, zagrajmy tak, jakbyśmy byli na ich miejscu. Jakby ten mecz był najważniejszy i decydował awansie. Piękny mecz. No z kibicami, atmosfera, tylko wyjść i grać. Ale chłodna głowa w każdej chwili. Jeden za wszystkich, wszyscy za innego. Dawaj, dawaj. Kto wygra mecz? Jesteśmy lepsi. Ulej, czekaj. Nie, dzięki.
korzysta. Wojtowicz. Jest szansa i jest gol! Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.